natural killer, czyli naturalnie strasznie. dokładnie. To są komórki, które jako pierwsze reagują zawsze na spotkaniu z, zawsze w spotkaniu z jakimś obcym patogenem wnikającym do organizmu. Rozpoznają wszystko to, co jest obce, jako obce i bardzo szybko hmm. u, uruchamiają procesy cytotoksyczne, czyli niszczące te obce organizmy. W Układzie rodnym, tak zwane maciczne komórki NK mają kompletnie odwrotną rolę, ponieważ właśnie rozpoznają um, zarodek jako zarodek. Oczywiście nie tak po prostu na niego patrząc, czy do tego służą specjalne receptory i na komórkach NK, i na zarodku, które muszą się wzajemnie rozpoznać. I na tej podstawie um, tego rozpoznania czy po tym rozpoznaniu zosta zostają uruchomione specjalne procesy. Dzięki temu, że komórki NK zaczynają wydzielać substancje, tak zwane cytokiny, wpływające na działanie innych komórek układu immunologicznego, będące dla nich sygnałem, nie niszczymy, to jest zarodek. Mm. Jeśli te komórki NK nie działają prawidłowo albo nie mają na swojej powierzchni odpowiednich receptorów, które rozpoznają zarodek jako zarodek, albo na tym zarodku występują takie cząsteczki, które, których konfiguracja wpływa raczej na uruchomienie nieprawidłowych procesów implantacji, no to wtedy mamy zaburzenia przede wszystkim implantacji i układ immunologiczny niszczy zarodek po prostu, tak jakby niszczył jakiś obcy organizm, który wniknął do organizmu.